Cytaty z książki Potęga Podświadomości. Potęga Podświadomości autorstwa Josepha Murphy'ego to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych książek w dziedzinie rozwoju osobistego. Ta inspirująca i praktyczna lektura zapewnia wgląd w niezwykłe możliwości, jakie drzemią w Twojej podświadomości. Przygotuj się na niesamowitą podróż ku samodoskonaleniu i sukcesowi. Odkryj, jak łatwo możesz usunąć psychiczne bariery między Tobą a Twoimi marzeniami. To, kim i czym jesteś, nie zależy od nazwiska, stylu ubierania się, od tego, kim są Twoi rodzice i sąsiedzi, ani od tego, jakim jeździsz samochodem. Jesteś nabierającym kształtu wyobrażeniem o sobie. Zajmuj umysł oczekiwaniem na to, co najlepsze, a Twoja podświadomość podchwyci ten sposób myślenia. W Twoim wnętrzu kryje się niewyczerpana skarbnica. Zaglądaj do niej w poszukiwaniu odpowiedzi na potrzeby serca. Stań się współtwórcą, a nie więźniem społeczeństwa. Nie ukrywaj swoich talentów i umiejętności. Nie ustawaj w wysiłkach. Wytrwaj, aż wzejdzie dzień i rozproszy wszelkie cienie. Prawa życia i prawa wiary są tożsame. Modlitwa z całą pewnością jest obecna w czasach próby. Ale dlaczego nie korzystamy z niej na co dzień? Dlaczego nie uczynimy z niej stale obecnego, dobroczynnego elementu naszego życia? Dlaczego czekamy z nią, aż pojawią się kłopoty i nieszczęścia? Działająca cuda potęga podświadomości istniała zanim ty i ja przyszliśmy na świat, zanim powstał jakikolwiek kościół. Twoja podświadomość jest wspaniałą ciemnią. To sekretne miejsce, w którym niczym zdjęcia wywołujesz swoje życie wewnętrzne. Spraw, by w Twoim umyśle zamieszkały dobroczynne myśli, które wpłyną na Twoje życie tak samo jak zjedzone jabłko trafia do krwiobiegu. Podświadomość zawsze wspomaga życie. Do Ciebie należy praca ze świadomością. Karm swoją świadomość prawdziwymi przesłankami. Podświadomość zawsze działa zgodnie z nawykami myślowymi. Namagnesowany kawałek żelaza jest w stanie unieść ciężar 12-krotnie przekraczający jego wagę. Jeśli jednak ten sam kawałek żelaza zostanie rozmagnesowany, nie poruszy nawet opiłka. Podobnie bywa z ludźmi. Namagnesowani mają wielką wiarę i niezachwianą pewność siebie. Wiedzą, że przyszli na świat odnieść sukces i zwycięstwo. Jeśli będziesz otwarty, chłonny i wolny od uprzedzeń, ukryta w podświadomości nieskończona inteligencja zawsze i wszędzie ujawni ci wszystko, co musisz wiedzieć. Podświadomość jest źródłem nowych pomysłów i idei, dzięki którym możesz stać się odkrywcą i wynalazcą lub artystą tworzącym nowatorskie dzieła. Wszystko, w co Twoja świadomość uwierzy i co uzna za prawdziwe, podświadomość zaakceptuje i urzeczywistni. Uwierz w powodzenie, boskie przewodnictwo, właściwe działania i wszelkie błogosławieństwa, jakie niesie życie. Podświadomość ma własny rozum, ale posłusznie akceptuje Twój sposób myślenia i kieruje się Twoimi wyobrażeniami. Jeżeli szukasz jakiegoś rozwiązania problemu, podświadomość Ci w tym pomoże, ale tylko wtedy, gdy świadomie dokonasz oceny sytuacji i podejmiesz właściwą decyzję. Jesteś panem swojej duszy i swojego losu.
Pamiętaj, masz wolność wyboru. Wybieraj życie, wybieraj miłość, wybieraj zdrowie, wybieraj szczęście. Każda myśl jest przyczyną, a każda przyczyna jest jej skutkiem. Wynikiem niespełnionych pragnień jest rozgoryczenie. Pamiętaj, że rozmyślając o przeszkodach, ograniczeniach i trudnościach, działasz na swoją niekorzyść, gdyż zachęcasz podświadomość, by reagowała zgodnie z twymi myślami. Pamiętaj, że wiara jest niczym ziarno, które zapadło w glebę. Zakorzenia się i wydaje owoce. Wysiewaj pomysły w swoim umyśle. Podlewaj i użyźniaj z ufnością, a wydadzą plony, czyli nabiorą realnych kształtów. Twoje pragnienie jest modlitwą. Wyobraź sobie i uwierz, że już się spełniło, a twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Pamiętaj, że serce przepełnione wdzięcznością jest otwarte na dobrodziejstwa wszechświata. Urzeczywistnij się to, co postanowisz i uznasz, że jest zrealizowane. Wybieraj harmonię, zdrowie, spokój i radość. Afirmacja polega na twierdzeniu, że coś jest właśnie takie, chociaż wszystkie dowody temu przeczą. Jeśli będziesz obstawał przy swoim, twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Tuż przed zaśnięciem zleć podświadomości rozwiązanie jakiegoś problemu, a wkrótce otrzymasz odpowiedź. Wysłuchiwane bywają modlitwy wszelkich wyznań – buddystów, chrześcijan, muzułmanów i Żydów, chociaż ich religie tak bardzo się różnią. Myśli wyrażające zazdrość, strach, niepokój i lęk niszczą układ nerwowy i gruczoły, powodując wszelkiego rodzaju choroby psychiczne i fizyczne. Akcją jest myśl, zaś reakcją jest odpowiedź podświadomości. Jeśli myślisz mądrze, twoje decyzje także będą mądre. Przymus mentalny i nadmierny wysiłek wynikają z lęku i strachu, które przeszkadzają w spełnieniu. Zachowaj spokój. Czując się zdrowymi, tworzymy zdrowie. Czując się bogatymi, bogacimy się. A ty jak się czujesz? Wyobraźnia jest twoją najpotężniejszą siłą. Wyobrażaj sobie tylko to, co dobre i piękne. Jesteś taki, jakim sobie siebie wyobrażasz. We śnie unikamy konfliktu między świadomością a podświadomością. Zanim zaśniesz, wyobrażaj sobie, że twoje pragnienie się spełniło. Śpi spokojnie i bądź w radosnym nastroju. Bądź dobrej myśli. Zaniechaj rozważań typu: nie wystarczy mi pieniędzy, nie stać mnie na to. Takie myślenie pogarsza sytuację i zwiększa straty. Wpajaj podświadomości myśli o powodzeniu, bogactwie i sukcesie. Taka lokata wysoko zaprocentuje. Zazdrość i zawiść są przeszkodami na drodze do bogactwa. Ciesz się z powodzenia innych. Twoja świadomość i podświadomość muszą być zgodne. Podświadomość przyjmuje tylko to, co świadomie uważasz za prawdziwe. Dopuszcza do siebie tylko myśl dominującą. Rozmyślaj więc wyłącznie o bogactwie, nie zaś o biedzie.
Niech pieniądze nie staną się twoim jedynym celem. Proś o bogactwo, szczęście, pokój, prawdziwą samorealizację i miłość. Promieniuj dobrocią i obdarzaj innych życzliwością. Wtedy podświadomość nagrodzi cię, odpłacając ci z nawiązką we wszystkich tych dziedzinach. Uświadom sobie, co lubisz robić i zajmuj się właśnie tym. Jeśli nie wiesz, co jest twoim prawdziwym powołaniem, poproś o radę, a otrzymasz znak. Bez spokoju umysłu prawdziwy sukces jest niemożliwy. Człowiek sukcesu nie jest samolubny. Jego głównym celem jest służenie innym. Jeśli dokładnie wyobrażasz sobie cel, cudowna moc podświadomości obdarzy cię niezbędnymi środkami, by go urzeczywistnić. Jeśli chcesz korzystnie sprzedać dom lub inną własność, powtarzaj sobie powoli, spokojnie i z uczuciem. Nieskończona inteligencja przyciąga do mnie nabywcę, który pragnie domu i będzie szczęśliwy, gdy go kupi. Trwaj przy tym, a podświadomość sprawi, że tak się stanie. Jeśli chcesz dostać podwyżkę w pracy, wyobraź sobie swojego szefa lub osobę ukochaną, gratulującą ci awansu. Staraj się, by wyobrażenie było rzeczywiste i żywe. Musisz wyraźnie słyszeć głos i dostrzegać gesty tej osoby oraz uzmysłowić sobie, co czujesz. Powtarzaj te wizualizacje jak najczęściej, a doświadczysz radości płynącej ze spełnienia wysłuchanej modlitwy. Gdy świadomie pracujesz nad skomplikowanym problemem, podświadomość gromadzi wszelkie potrzebne informacje, przetwarza je, po czym prezentuje świadomości jego rozwiązanie w formie olśnienia. Podświadomość udzieli ci odpowiedzi w sposób, jakiego się nie spodziewasz. Może cię zaprowadzić do księgarni, gdzie trafisz na książkę z rozwiązaniem twoich problemów, lub sprawić, że posłuchasz rozmowy, dzięki której otrzymasz odpowiedź na nurtujące cię pytanie. Odpowiedź może przyjść na 1000 najbardziej zaskakujących sposobów. Podczas snu ładujesz się i odnawiasz duchowo. Aby odczuwać radość i witalność, należy się wysypiać. Jeśli jesteś chory, pojednaj się przed snem ze sobą i z innymi, a wkrótce wyzdrowiejesz. Wynikająca z nawyków myślowych i przekonań przyszłość jest zapisana w podświadomości. Z ufnością proś nieskończoną inteligencję, aby prowadziła cię i twoich bliskich ku cudownej przyszłości. Oczekuj tego, co najlepsze, a na pewno się ziści. Można w przenośni powiedzieć, że nasz umysł poślubia różne idee. Przyjmujemy rozmaite przekonania, opinie, pomysły, pewniki, teorie, wierzenia, wszystko, z czymkolwiek twój umysł łączy się świadomie, jest małżeństwem. Psychologicznie rzecz ujmując, twoje pojmowanie siebie, twoja samoświadomość, twoje poczucie godności osobistej, to wszystko jest twoim partnerem życiowym. Małżeństwo nie gwarantuje szczęścia. Małżonkowie odnajdują szczęście, rozmyślając o wiecznych prawach boskich i o duchowych wartościach życia. Dopiero wtedy mogą obdarzyć się wzajemnym szczęściem i radością. Aby przyciągnąć idealnego współmałżonka, musisz odmienić własną naturę. Kto pragnie partnera uczciwego, szczerego i kochającego, sam musi być uczciwy, szczery i kochający.
Darzcie się nawzajem miłością, życzliwością i dobrocią. Podświadomość przyjmie te pozytywne wibracje i sprawi, że wasze małżeństwo oparte będzie na wzajemnym zaufaniu, czułości i szacunku. Partner, który zrzędzi i jest zgryźliwy, często domaga się w ten sposób uwagi i zrozumienia. Brakuje mu miłości i czułości. Chwal go i doceniaj jego zalety. Okazuj mu miłość i zainteresowanie. Małżonkowie, którzy się kochają, nie ranią się słowami ani czynami. Swoim postępowaniem dają świadectwo uczuciom. W sprawach małżeńskich zasięgaj wyłącznie rad specjalisty. Nie idziemy przecież do cieśli z bolącym zębem, tak samo nie roztrząsajmy kłopotów małżeńskich z krewnymi ani przyjaciółmi. Jeśli potrzebujesz porady, idź prosto do osoby kompetentnej. Nie przekazuj partnerowi negatywnych wzorców myślenia. Promieniuj miłością, spokojem, dobrą wolą i życzliwością, a wasze małżeństwo z biegiem czasu będzie coraz szczęśliwsze. Zaczynaj dzień od słów: spotka mnie szczęście, mam co do tego całkowitą pewność. William James powiedział, że największą rewelacją XIX wieku było odkrycie mocy, jaką ma inspirowana wiarą podświadomość. Musisz wybrać szczęście. Szczęście to nawyk, dobry nawyk, o którym należy często rozmyślać. Ten, kto bezustannie rozmyśla o strachu, zmartwieniach, złości, nienawiści i porażkach, popada w przygnębienie i jest nieszczęśliwy. Pamiętaj, twoje życie jest takie, jakim tworzą je myśli. Szczęścia nie kupisz za żadne pieniądze świata. Niektórzy milionerzy są szczęśliwi, inni są nieszczęśliwi. Wielu ludzi niezamożnych doznaje szczęścia, a inni są nieszczęśliwi. Ludzie żyjący w związkach małżeńskich są szczęśliwi lub nieszczęśliwi, tak samo jak osoby w stanie wolnym. Królestwo szczęśliwości znajduje się w myślach i uczuciach. Szczęście jest owocem spokojnego umysłu. Skupiaj myśli na spokoju, pewności siebie, bezpieczeństwie i przewodnictwie Bożym, a twój umysł będzie źródłem szczęścia. Najszczęśliwszy jest ten, kto wydobywa z siebie to, co jest w nim najwznioślejsze i najlepsze. Pamiętaj, że podświadomość nie może działać, jeżeli jesteś wewnętrznie rozdarty. Jeśli wątpisz w nadejście szczęścia, nigdy go nie zaznasz. Nie pozwól, by ktokolwiek na świecie odwiódł cię od życiowego celu, którym jest ujawnienie światu twoich ukrytych talentów, służenie ludzkości oraz ukazywanie wszystkim ludziom boskiej mądrości, prawdy i piękna. Aby być w dobrych stosunkach z ludźmi, należy im okazywać miłość. Miłość to zrozumienie, życzliwość i poszanowanie boskości innych ludzi. Ciesz się z sukcesu, awansu i powodzenia innych. W ten sposób przyciągasz powodzenie ku sobie. Bądź dojrzały emocjonalnie i pozwól innym, by mieli inne zdanie niż ty. Ty także masz prawo do własnego zdania. Możesz bronić własnych poglądów, nie będąc nieuprzejmym.
czyjeś słowa lub postępowanie mogą cię zirytować tylko wtedy, gdy sam na to pozwolisz. Twoje myślenie ma moc twórczą, więc pobłogosław drugiemu. Gdy ktoś cię znieważa, możesz mu powiedzieć: niech cię Bóg ma w swojej opiece. Nie pozwalaj, by na twoje postępowanie miały wpływ czyjeś awantury i sceny, jakie ktoś ci urządza. Uległość nigdy nie popłaca. Nie rób z siebie podnóżka. Trzymaj się tego, co słuszne. Nie rezygnuj ze swoich ideałów, pamiętając, że jedynie pozytywne postrzeganie świata zapewni ci spokój, szczęście i radość. To, co jest dobrodziejstwem dla ciebie, uszczęśliwia innych. Bóg, czyli życie, nikogo nie potępia ani nie karze. Siły natury nie są złe. Ich sprzyjające lub szkodliwe działanie zależy od tego, jak je wykorzystujemy. Elektrycznością można się posłużyć, by kogoś zabić lub by oświetlić mieszkanie. Dziecko może utonąć w wodzie lub można nią ugasić pragnienie. Dobro i zło są skutkiem ludzkich myśli i zamierzeń. Nic nie jest samo w sobie złe ani dobre. Czyni je takim nasze myślenie. Pragnienie pokarmu, seksu, bogactwa czy samorealizacji nie jest złe. Ważny jest sposób, w jaki posługujemy się instynktami, pragnieniami i dążeniami. Na przykład głód można zaspokoić, nie zabijając kogoś dla kromki chleba. Przebaczenie innym jest nieodzownym warunkiem własnego spokoju ducha i doskonałego zdrowia fizycznego. Jeśli chcesz być zdrowy i szczęśliwy, musisz przebaczyć każdemu, kto cię kiedykolwiek skrzywdził. Przebacz także sobie. Ktoś, kto nie chce wybaczyć sobie, daje wyraz pysze lub ignorancji. Każdy problem zawiera w sobie rozwiązanie. Świadomość jest jak aparat fotograficzny, podświadomość zaś jak światłoczuły film, na którym utrwalasz obrazy. Zanim wyrobisz w sobie nowy nawyk, musisz mieć pewność, że jest on pożądany. Nadużywanie alkoholu wynika z nieświadomej potrzeby ucieczki od rzeczywistości. Przyczyną alkoholizmu jest destrukcyjne i negatywne myślenie. Aby się wyleczyć, myśl o wolności, trzeźwości i doskonałości oraz odczuwaj radość z wyzwolenia się od nałogu. Wielu alkoholików nie może się wyleczyć, gdyż nie ma odwagi przyznać się do nałogu. Jeśli szczerze i intensywnie pragniesz usunąć jakąś przeszkodę, jeśli jesteś blisko podjęcia jakiejś stanowczej decyzji, znajdziesz wyjście z sytuacji. Jeśli śmiało i ufnie zdecydujesz, że chcesz podążać określoną drogą, zwycięstwo i sukces są pewne. Powiadają, że najgorszym wrogiem człowieka jest strach. Strach bywa przyczyną niepowodzeń, chorób i złych stosunków międzyludzkich. Miliony ludzi boją się przeszłości, przyszłości, starości, choroby umysłowej i śmierci. Strach jednak jest tylko myślą, a to oznacza, że boisz się własnych myśli. Odpowiedzią na strach jest wielkie prawo substytucji. Wszystko, czego się boimy, można zastąpić tym, czego pragniemy. Jeśli boisz się choroby, pragnij zdrowia. Jeśli boisz się zniewolenia, pragnij wolności. Skupiaj się na tym, co dobre i spodziewaj się dobra, a twoja podświadomość zawsze ziści pragnienia. Ona nigdy nie zawodzi. Cierpliwość, uprzejmość, miłość, dobra wola,
radość, szczęście, mądrość i zrozumienie. Oto zalety, które nigdy się nie starzeją. Kultywuj je i dawaj im wyraz, a pozostaniesz młody ciałem i duchem. Starość nie jest zmierzchem życia. Jest świtem mądrości ludzkiego umysłu. Starość to nie tragedia. To, co nazywamy procesem starzenia się, w rzeczywistości jest przemianą. Każdy etap życia człowieka jest krokiem naprzód, na drodze bez końca. Mamy nieograniczone moce przekraczające siły fizyczne. Mamy cudowne zmysły przekraczające percepcję naszych 5 zmysłów fizycznych. Życie ma wymiar duchowy i jest wieczne. Jesteś dzieckiem nieskończoności. Jesteś dzieckiem wieczności. Jesteś cudem stworzenia. Powyższe cytaty pochodzą z książki Potęga podświadomości, wydanej przez Świat Książki w tłumaczeniu Ewy Westfalewicz-Mogilskiej. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał, a jeśli chcesz więcej, posłuchaj cytatów Josepha Murphy'ego, które dla Ciebie zebrałem ze wszystkich jego książek, jakie czytałem.